Barnego odwalił i wiem, że nie możesz przyznać tego. No właśnie, powiem wam tak, bo dużo ludzi pewnie też jakby... Ja, czekajcie, wyłączę te donaty. Wyłącz Zyrox na chwilę te dotacje, bo to jest ten. Jeżeli chodzi o Sylwka, to... Ja wiem, że niektórzy powiedzą, ty masz syndrom sztokholmski, kurwa. Chłop zrobił film, który zniszczył ci w jakiś sposób życie, a ty stajesz w jego obronie. Jak ty możesz tak robić? Masz, jesteś, kurwa, nie wiem, psem Wardęgi albo coś. Ale popatrzcie na to z takiej, kurwa, perspektywy. Stańcie teraz z trzeciej osoby, nie? Jakby ja to rozumiem. Mimo, że mnie to dotknęło, to ja potrafię zrozumieć, że Sylwester nie mógł mnie nie wrzucić do tego filmu. Bo ten materiał i tak posiadał Konopski, więc popatrzcie na to z takiej strony, że jeżeli Sylwester by tego nie wrzucił, to wrzuciłby to Konopski, który powiedziałby o tym, że Sylwek mnie bronił. I jak wtedy reputacja Wardęgi miałaby się do tego? Komentowanie Wardęgi gdzieś tam moich filmów i tak dalej, to jest inna rzecz. Ale ten materiał tutaj... On nie zawinił w tym filmie, kurwa. Jakkolwiek to brzmi. Wrzucając mnie tam. Bo to i tak miałby... To jest... To... Tak musiało być. Po prostu jakby... Tego już w ogóle nie odwrócimy w żaden sposób, bo to się wylało. Więc nie ma co tego rozkminiać. Co myślisz?